Dzień dobry, Małgorzata Szteler-Furmaniuk. Dziś trafiliśmy do Skoczowa. Zapytamy mieszkańców, co myślą o swoim mieście. Czy jest coś, co im przeszkadza i za co można kochać Skoczów? Zapraszamy. No, nie mam zdania tak szczerze na ten temat, bo tutaj jestem tylko raz na tydzień właśnie. Blisko gór, blisko Szczyrku, gdzie można jeździć na nartach. No i spokój i cisza. Wiem jedno, że nigdy bym nie zmieniła na żadne inne. Miasto jest przyjazne dla mieszkańców, dobrze się tu mieszka, dużo zieleni. No i w ogóle i włodarze miasta są bardzo przyjaźni, dużo robią dla ludzi. To chyba wszystko. Rozwija się cudownie, mamy wspaniale mnóstwo fajnych dróg. Ja mieszkam właściwie na wsi, na Błodnicach, prawda? Więc okoliczne wsie też się rozbudowują, jest super. Oczywiście, że można. Bardzo fajne miasto. Coraz lepiej tutaj, coraz więcej remontów, tak jak tutaj widać ten park chociażby, ulica tutaj Nowa Górny Bór. A co mi przeszkadza? To chyba korki na mieście najbardziej popołudniami. Co wy myślicie o swoim mieście? Bo rozumiem, że skoczowianie. Oczywiście, jak najbardziej. No ja nie jestem skoczowianym, ale po prostu jestem w Skoczowie i mieszkam w Skoczowie. A za co kocha się Skoczów? Za co kocha się Skoczów? Za piękno, za naturę, za to, że się rozwija, za to kocha się Skoczów. Co można powiedzieć? Wszystko w pobliżu, przedszkola, szkoła, sklepy. To ważne. Lekarze, tak, jak najbardziej. Czy ma pan jakieś rozwiązania dla tych korków? Oj, chyba estakada nad Katowicką. A czy jest coś, co pani przeszkadza? No na pewno tutaj, o, naszą ulicę została przebudowana. Może żeby trochę więcej zieleni tutaj na naszym osiedlu posadzili. To, co kiedyś tu było. O, bo tu przy tej ulicy było bardzo dużo drzew, więc pięknie to wszystko wyglądało. No, przeszkadza troszeczkę tam ta dwupasmówka do Cieszyna z tym, że mają robić jakieś ekrany, no to może się to uspokoi, bo jak do tej pory to mocno... To jest hałas przede wszystkim. Hałas niesamowity, gdzieś powyżej 90 decybeli, także... Już tyle petycji było, ale coś się dzieje w tej sprawie, także coś będzie. Można powiedzieć, zrobili tutaj tą drogę nową, ale teraz na przykład jak chcę iść do Biedronki, to ja muszę iść tutaj na przejście, bo jakbym przeszedł tutaj, to zapłacimy karę. Po prostu nie zrobili przejścia z tego bloku i trzeba normalnie zejść tutaj. A kto przechodzi na wprost, no to polowanie robią i można zapłacić nawet 200 zł kary. No jest jeszcze dużo do zrobienia, na pewno, jak wszędzie, bo to jest taka niekończąca się historia. Jak mamy drogi zrobione, to może rowy mamy nieoczyszczone i tak możemy w nieskończoność. Wie pani, co mnie denerwuje? Że ludzie śmiecą. Że brudzą, a potem sami się denerwują, że jest niefajnie i nieczysto.